Memo, memo, ja dziś poczułam u ciebie zapach śmierci, taki słodkawy, specyficzny zapach, którego wcześniej dotąd nie było. Amo, chciałabym, żebyś wiedziała, że możesz odejść. Pozwalam ci. Ojciec i Kaśka bardzo chcą cię z powrotem, ale ja myślę, że się męczysz. Że już nie chcesz wracać, że boli cię wracanie do tego ciała, które leży w szpitalu, że jesteś już gdzie indziej. I właśnie dlatego mówię ci, że możesz odejść. Idź, kochana. Ja tam do ciebie przyjdę. Wszyscy przyjdziemy. Można powiedzieć, że w końcu jesteś wolna, że możesz wszystko albo że nie musisz nic. Mamo, może wróciła ci na chwilę świadomość, żeby się z nami pożegnać. Wiesz, żeby ojciec się nie złamał. Mamo, on ma nas, ma jako takie zdrowie, pracę, dom, wnuki, dbamy o niego, robimy mu obiady. Nigdy nie będę gotowała tak jak ty. Amu, nigdy nic nie będzie smakować bez ciebie. Chociaż tak przez ten czas, który jesteś w szpitalu, przytył 2 kilo. Dzisiaj miałam dziwny sen. Jakiś człowiek rozdzielił się na pół. Jedna część stała się połówką orzecha włoskiego, druga zaś pozostała ciałem. Z tą połówką orzecha rozmawialiśmy, kontaktowaliśmy się, opiekowaliśmy, a o tej drugiej zapomnieliśmy. Bardzo się przestraszyłam, kiedy po nią wróciłam, gdzieś zniknęła. Może to się zabra. Jak zinterpretować ten sen?